wszystkich bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Tu wyglądam w okularach jak No ten, co taki mądry. O. I tu kosimy w sieci. Przepraszam za dyrektor techniczny, nie, podobno to nie specjalnie robi. Ale jedziemy. Ta będzie krótka. Na przykład, będzie przykład, nie na przykład, przykład izolowanego pianka hetmańskiego. Tu przechodzimy do obrony tarasza. Bijemy. E3, Roszada. CD5. My się izolowanego pionka nie boimy. My w ogóle kochamy izolowanego pionka. Proszę, goniec D3. Figury wchodzą jak w masło. Roszada. Goniec na E6. H3. W Wietnamie grali taką partię i tutaj zagrał H6, ale to my gramy według Arona Nimcowicza. Ustawimy hetmana w dobrej kolejności z gońcem i damy mata. Goniec D2. Wieża FD8. Tak trzeba grać. Wieża AC8. Oj, nie tu. Wieża AC8. Czarne optymalnie ustawiły swoje figury. Tak uczył Aron Nimcowicz w książce Mój system. Hipermoderniści, co nie czytali tej książki, mówią, że jest przestarzała. Ale cóż. Jak mawiał profesor Marian Mazur, są źle poinformowani. Wieża E1, wieża Turengenem na hetmana A6, żeby na mnie naskoczyło, gońca przez A7, żeby wycofać. Hetman E2, wycofujemy gońca przez A7. A3, hetman D6, już jesteśmy gotowi dać mata. B4 i proszę bardzo, kombinujemy jak kaczoreczek w sieci. Czas leci jak doniczka z okna. Jak doniczka z okna. Kiedy zobaczymy, że tu są takie gońce dwa, które wiszą, to gramy D4. Widzimy, że teraz po tym. Oba wiszą. Oba wiszą, więc tu nie można bić. Kluczowe uderzenie D4. Plan gry związany z pchnięciem izolowanego pionka. Skoczek E4. No, naskok na hetmana. Ale nie tracimy czasu na odejście. I uzyskujemy podpartego wolnego piona. W zasadzie partia jest rozstrzygnięta. W piankach jest porówno, ale grając na dwie groźby, zwanego walką przeciwko dwóm słabościom, prowadzenie piona i atak na króla, my to wygramy. Hetman D1. B5. Wieża C3, to przewidzieliśmy. Goniec C4. Izolowanego, podpartego, wolnego pionka bronimy ze wszystkich sił. Teraz wieża C1 specjalnie nie pomagało. Taki jeden naskok. Ale w partii nastąpiło hetman B1. Trzeci raz. Ponieważ goniec na tej przekątnej swoją rolę odegrał. Goniec C6. Bijemy na C6, bo bronimy tego trzy razy. A chwilę tutaj trzepniemy wieżą konia. Partia się skończy. No i tutaj koniś napadł. To proszę Państwa, kombinujemy jak sieciowy kacorecek. Kombinujemy.
Oj, proszę Państwa, myślałem, że zawału serca, ale okazało się, że mikrofon jest włączony i się nagrywa. To nieźle, nieźle. 10 sekund minęło, szach. I mat. Ktoś powie, że się skończyło śmiesznie. Niby tak. Ale to się musiało skończyć tak czy inaczej. Jeszcze raz, proszę. Obrona Tarasza. Doktora Zygberta Tarasza. Nie tylko był lekarzem, ale miał i tytuł doktora. Proszę. O. Wszystkie zacięcia po samodzielnym goleniu poszły na marne, a tu się okazuje, że za 2 tygodnie będę mógł pójść do fryzjera. Ale zadowolony jestem, bo tutaj już mi rośnie, a tak mnie tu uwierało i gorzej komentowałem partię, gorzej grałem, proszę Państwa. Dużo gorzej komentowałem partię. C5. Tarasz. Nie boimy się. I Roszada. Nie ma co się bać. To moglibyśmy oczywiście zbić na C4, tylko po co? Nie boimy się. Koniś na C6. Naturalny rozwój. Goniec na E6. Hetman na E7. I to trzeba zapamiętać. I tu zmieniamy kolejny. Tu goniec cofnąłby się na D6, ale jak zagramy A6, cofamy go na A7 i chcemy tu dać mata. Tu chcemy dać mata. Na ten punkt jesteśmy napaleni. A3, bezpciowe posunięcie, jak to mówią młodzi Rzymianie. Patrzymy na dwa gońce. I nieroztropne B4, hop. I się sypło, zanim się zaczęło. Przeciążenie. Bijemy. I powstaje podparty wolny pion. I go bronimy go. Mieliśmy złą kolejność figur do obrony. 3 razy atakowali. Gramy na mata. No za chwilę to sami byśmy tym konikiem tu poszli. No i takie przypadkowe trochę rozwiązanie. Pozycja kompletnie wygrana dla czarnych. Kompletnie wygrana. Goniec nie gra, wieże pechowe. Hetman na aucie, a tu te figury strzelają. Tu nawet można wieżę przerzucić do ataku. Ale się skończyło. Jak się skończyło, mi się bardzo podoba. Dziękuję. Dziękuję, że Państwo byli dla mnie w tym ochłodzeniu wiosennym. Dziękuję.